Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Przed nami pół godziny wśród ciężarówek i spraw cięższej motoryzacji. W tym odcinku pokażemy kolejną relację ze zlotu Master Truck. Kilka drogowych przestróg. Porady i odpowiedzi eksperta. Poznacie kierowcę i jego auto. Ruszamy. Dziś poruszać się będziemy między wesołymi zlotami i sprawami poważniejszymi. A co będzie w stroboskopie? Zobaczmy. W dobie nowoczesnych usług logistycznych składanie, magazynowanie i manipulacja ładunkami nie wymaga już od przedsiębiorców konieczności inwestowania we własne zaplecze logistyczne. Zapewnić im je mogą wyspecjalizowani operatorzy logistyczni, tacy jak na przykład Aeron Trans. Można u nich skorzystać z powierzchni magazynowo-składowych i sprzętu przeładunkowego. We wszelkich sprawach pomocą służą wysokiej klasy specjaliści, którzy swą wiedzę i doświadczenie zdobywali, realizując wiele różnych projektów z zakresu logistyki. Dzięki temu Aeron Trans może oferować szeroki zakres usług, począwszy od standardowych procesów magazynowania, aż po skomplikowane operacje uwzględniające specyfikę magazynowanych ładunków i dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahentów. To 89 lat temu, 17 września 1833 roku, w miejscowości Eichstätt w Bawarii urodził się Heinrich Butz, niemiecki inżynier i przedsiębiorca. Po studiach w Augsburgu i Karlsruhe oraz praktykach m.in. w Paryżu i Londynie w 1857 roku osiadł na stałe w Augsburgu, gdzie ojciec zatrudnił go w powstałej właśnie Maschinenfabrik Augsburg AG. Samodzielne kierownictwo fabryki Heinrich Butz objął w 1864 roku, ale chyba najważniejszy był rok 1893, w którym zawarł umowę z Rudolfem Dieslem. Dziś powiedzielibyśmy, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. O ile Diesel był ojcem silnika wysokoprężnego, to Butz z całą pewnością zasługuje na miano jego ojca chrzestnego, bezgranicznie ufającego teoretycznym założeniom. Ich przekucie w nadający się do użytku motor wymagało kosztownych badań i eksperymentów, zwieńczonych sukcesem w 1897 roku, kiedy pierwszy w pełni sprawny egzemplarz ujrzał światło dzienne. Już rok później Heinrich Butz doprowadził do połączenia fabryki w Augsburgu z zakładem o podobnym profilu w Norymberdze. Stworzył tym sposobem spółkę akcyjną, która od 1909 roku działała pod nazwą Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Z pierwszych liter słów w tej nazwie utworzono skrót MAN, doskonale dziś znany na całym świecie. Zajrzymy teraz do pewnej firmy, żeby zobaczyć, jak tam sobie radzą z obecną rzeczywistością. Marek Zachs, 61 lat, Radlin koło Rybnika. Żonaty, troje dorosłych dzieci. Dziś jest właścicielem dużej firmy transportowej, ale zaczynał jako kierowca. W spółdzielni spożywczej woziłem Pepsi-Cola, Coca-Cola. Później dokupiłem przyczepy i woziłem z Żywca Pepsi-Cola do PHS-ów i do spółdzielni spożywczej 830 transporterów. No i później trochę rynek siadł i coś trzeba było robić. Okazuje się, że rynek zachodni się otwiera.
No to zajechaliśmy z kolegą do Warszawy, do Polmotu, bo się ogłaszali w radiu, że mają liaski do sprzedania i tam zakupiłem pierwszy ciągnik siodłowy, który jechał na zachód. Ja osobiście jechałem na zachód z nim, z paletami, z Rzeszowa. Do Eisenach, Eisenach odprawa, dokładny adres do Frankfurtu i się jechało. I tak się zaczęła przygoda z Europą Zachodnią. To była jaska do kierowcy ze wschodu. Dużo maska, kierowcy ze wschodu, gotowaliśmy tu. Wszystko myśmy tu robili. Zupki, ziemniaczki, kotleciki na pauzach długich, na przerwach, na weekendach. To był super samochód. Do polskiego kierowcy. Inaczej, silnik tu jest intercooler, 320 koni, skrzynia biegów tu jest z półbiegami, a tylny most ze zwolnicami. Są półośki, ale ze zwolnicami jest inne przełożenie, mocniejsze to jest. Bardzo dobrze się tym jeździło. Nie było tu klimy, nie było tu debasta i się jeździło. Oba dwa siedzenia na powietrze. To, co dzisiaj trzeba do prawego siedzenia dołożyć ze 400 euro, żeby było na powietrze. A kiedyś to już było w standardzie. Nie? Kierownica bardzo lekko. Biegi też lekko wchodziły. Skrzynia biegów sprzęgło dwa razy. Trzeba było wrzucać, wysprzęglać. No i Czechy do dzisiaj mają swoje auto Tatra, a my w Polsce nie mamy nic. Były piękne czasy. Bardzo mile to wspominam. Dużo mnie to nauczyło też, więc mam dzisiaj pojęcie o samochodach. Kierowcy mi tam byle czegoś nie pocisną. Zarabiało się tak, że do Bremen my jeździli po kawa po pustu. No i tam przy dobrych układach, jak się człowiek dobrze się podstawił, byliśmy tam przeważnie koło między 23 a 24. Otworzyliśmy burta z tyłu, klapa i pod boks my podjechali. To rano było czuć, jak już ładują kawę. 500 worków, 20 minut. Dwóch gości z wózków na paka. No i do Andrychowa przyjechać, fakturę wypisać, skasować. I tak się to toczyło. No i później się to rozwijało. No wypadek, jak miał potem w 90, 16 października w 91 roku w Czechosłowacji. To jeszcze była Czechosłowacja. No i po wypadku Zajrzech pół roku nie chodził, bo miał nogi połamane. I po wypadku, jak już zaś się trochę spamiętał, to wypłacili mi ubezpieczenia i kupiłem liaska z przyczepą. Zatrudniliśmy kierowcy. No i znowu zaczął jeździć na zachód. Naczepa została, wyremontowaliśmy naczepę. Dokupiliśmy drugi ciągnik, jaza. No już jeździły dwa ciągniki. No i później był taki fundusz amerykańsko-polski w Krakowie, który udzielał kredytów w dolarach. No i tam myśmy wzięli kredyt i kupiliśmy DAFA. No i każdemu kupili po naczepie trailer 1350 czy 1340 na poduszkach. No i to był pierwszy DAF w naszej flocie był. No i tak się zaszło od DAFA i tak do dnia dzisiejszego. Już nie mamy jednej marki, już mamy więcej marek. Many, Mercedesy, Iveca gazowe, Volvo i Scania. Na dzień dzisiejszy mamy 426 samochodów. No i tak, Marcin najstarszy robił na spedycji, Dawid sprawy techniczne, no a Klaudia najmłodsza dołączyła do nas, do żony, bo oni się zajmują księgowością. Tak to tu prowadzimy. Rodzinna firma to jest. Nie można stanąć, bo jak staniemy, to katastrofa. To możemy ten interes pozamykać. Trzeba iść do przodu powoli. Mniejsze tam mamy dochody z tego, no ale nie ma wyjścia. Mamy też w naszej flocie zabytków Lublina. Później mamy Stara, którego na nim ja rozpoczynałem transport. Liaska mamy i tak po kolei mamy te samochody w naszej zabytkowej flocie. Jubilatowi, który 21 września świętował kolejną rocznicę urodzin, życzymy wszelkiej pomyślności.
A teraz już pora na wirtualną wizytę mecenasa Wojciecha Fraszka. Dziś pytanie zadaje pan Grzegorz z Katowic. Podobno można jeździć buspasem, jeśli w aucie są 4 osoby. Czy to prawda? No właśnie, prawda czy nie? Może zacznę od kwestii najistotniejszej, czyli kary. Mandat za jazdę buspasem w sytuacji, gdy nie mamy do tego uprawnienia, wynosi w chwili obecnej 100 zł. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na pana pytanie, ale może ona okazać się niezadowalająca. Mianowicie uprawnionymi do jazdy buspasem są pojazdy przewożące 4 osoby, ale pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem. I tutaj wynika to z artykułu 148a Prawa o ruchu drogowym. Oczywiście zarządcy dróg mogą modyfikować tę kwestię, czyli mogą wprowadzać pewne rozszerzenia, ale to oczywiście jest tylko w gestii zarządców dróg. W pewnych miastach, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, w celu rozładowania ruchu ulicznego wprowadzone są na przykład godziny, kiedy buspasem mogą poruszać się tylko autobusy, a kiedy na przykład jest on dostępny dla wszystkich pojazdów. Tu dla porządku trzeba dodać, że buspasem mogą też jeździć oczywiście służby miejskie, motocykle, taksówki czy pojazdy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych. Natomiast należy zapoznać się z regulacją obowiązującą w danym mieście. Dziękuję. Czas teraz na małą przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Kolejną relację ze zlotu Master Truck. Kilka drogowych przestępstw. Wracamy za moment. Zajmiemy się teraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nasi komentatorzy są już gotowi, więc możemy zaczynać. Samopoczucie kierującego i jego stan zdrowia mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W tym przypadku kierowca autobusu miejskiego nagle zasłabł i utracił panowanie nad pojazdem. A przecież stan zdrowia osób zawodowo kierujących pojazdami jest poddawany obowiązkowej, okresowej kontroli. Są jednak takie schorzenia, które nie dając wyraźnych objawów, mogą wpływać na koncentrację, czy nawet wywoływać jeszcze poważniejsze stany. Tymczasem mamy w kraju ogromną rzeszę kierowców, którzy raz zdobywszy uprawnienia, nie muszą później odwiedzać lekarza i badać się pod kątem zdolności do prowadzenia pojazdów. Mowa oczywiście o właścicielach bezterminowych praw jazdy, wśród których wiele emocji budzi zaplanowana od 2028 roku akcja obowiązkowej wymiany dokumentu, która potrwa 5 lat. Po 2033 roku w Polsce nie będzie już bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami, a maksymalny okres ich ważności wyniesie 15 lat. Ale to melodia przyszłości. Na razie jesteśmy tu i teraz. Są też nasi komentatorzy. Halo, Andrzej i Romek, jesteście tam? Dzień dobry Państwu, program Na Osi, w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Razem z Romanem Latynem. Dzień dobry. Spróbujemy ocenić kilka wypadków, dlaczego się wydarzyły, czy kolizji. Zobaczymy, co będzie na tapecie. Ja z kolei będę to z Andrzejem Wachowskim omawiał te wypadki i no, spróbujmy przeanalizować zdarzenie, które mamy na dzisiaj. A droga szybkiego ruchu jakoś pewnie tak. Nie wiem, co kierowca ciężarówki robił, jak skręcał w lewo, ale kierownicą kręcił, to widział ten samochód, który miał kamerkę. No. Tutaj całe szczęście kierowca osobówki zareagował odpowiednio, a po trzecie, że bardzo... No nie jechał za szybko, tu nie ma za dużej szybkości. W kamerze to może szybciej wygląda. Całe szczęście jeszcze, że na tej drugiej jezdni było na tyle miejsca i nikt nie jechał, że się nie wpakował tam na czołówkę. Dokładnie. No
Dokładnie. Tutaj wina ewidentnie leży po stronie kierowcy pojazdu ciężarowego. No na pewno. Który wykonuje skręt w lewo bez zachowania należytej ostrożności. A tutaj trzeba pochwalić kierowcę osobówki za to, że jechał w miarę spokojnie, nie jechał za szybko, nie jechał normalnie. Tak jak można powiedzieć, przepisy może, ale 60 tam jest, widzę na tym znaku. To jechał tą 60, szybciej nie jechał i tutaj dlatego nie doszło do tego zderzenia. Zatem myślę, że kierowca tego auta, które ma kamerę, patrzył trochę do przodu, nie tylko na maskę swojego pojazdu, ale patrzył na sytuację na drodze. Przewidział tą sytuację, że może dojść do takiej sytuacji, bo że zawsze ktoś może wyjechać, wybiec. Nawet samolot może spaść. Albo wylądować. Trzeba patrzeć wszędzie, oczywiście wszędzie i przewidywać, że coś się może wydarzyć, dlatego jeździć tak, jak nakazują przepisy. No to naprawdę dużo szczęścia miał kierowca tego auta, które ma kamerę i nagrywa. Tak, kierowca osobówki przewidział to. Tak, szybko nie jechał na pewno. Szybko nie jechał, dostosował się do przepisów, tam było 60, podejrzewał, szybciej nie jechał. Że ten kierowca ciężarówki po prostu nie widział tej osobówki, to ja się dziwię, no, no. Ludzie to dziwnie mają, 5 razy patrzą i tak nie widzą, ja tak mam, jak lodówkę otwieram. Szukam masła, zależy jako pierwsze, ja szukam daleko i nie widzę. No tak się zdarza, tak kierowca osobówki po prostu też przewidział, że ten kierowca ciężarówki po prostu szuka masła, przepraszam, lodówce. I co ważne, jeszcze kierowca tej osobówki, tak jak już mówiłem, patrzył trochę dalej niż koniec własnego nosa. Nie na przedni zderzak, czy na czubek maski swojego pojazdu, ale patrzył w przód i myślał, jak się może sytuacja rozwinąć. 5 kilometrów szybciej już by było. Nie by było po ptokach. A wy jak uważacie? Napiszcie o tym do nas na YouTubie, gdzie możecie nas oglądać na kanale naszym. Możecie tam dawać nam lajki, możecie dać subskrypcję. I dzielić się opiniami. Tak, napiszcie do nas, jak wy to widzicie i co sądzicie o tym, co myśmy widzieli. Oczywiście, jak myśmy tu, może macie jakieś po prostu inne zdanie. Także zapraszam do oglądania i napisania i do kontaktu z nami. I zapraszam już za tydzień do programu Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O bezpieczeństwie nigdy dość. Za chwilę przeniesiemy się na zlot Master Truck, ale najpierw posłuchajcie jeszcze, co przygotowaliśmy w następnym odcinku. Zobaczycie w nim. Kolejną odsłonę wspomnień z Master Trucka. Jeszcze jedną porcję drogowych przestróg. Porady i wyjaśnienia eksperta. Mercedesa prosto z opolskiego zlotu. Przypominam na koniec, że najnowsze branżowe wieści i ciekawostki znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Truck Show 2022 jak zwykle zachwycił fanów pięknej motoryzacji. Na zlocie pojawiły się samochody o różnym pochodzeniu, w różnym wieku, z różną historią i z unikalną stylistyką. I chociaż Master Truck odbywa się w Europie i dominują ciężarówki z tego właśnie kontynentu, to nie mogło zabraknąć ojców założycieli tuningu, czyli samochodów amerykańskich. To właśnie od nich zaczęła się moda na upiększanie pojazdów. To one były dla wielu Europejczyków wyznacznikiem tuningowych standardów. I chociaż na świecie istnieje wiele stylów upiększania ciężarówek, to jednak zawsze w jakiejś mierze ich autorzy odwołują się do wzorów amerykańskich. Jest kilka powodów. Jedną z przyczyn jest fakt, że to właśnie Amerykanie jako pierwsi stworzyli kulturę truckerów. Narodziła się ona po II wojnie światowej, kiedy to za kołami kierownic zasiadło wielu weteranów. Przyzwyczajeni do mundurów, dyscypliny i łączności, zaczęli wykorzystywać dobrodziejstwo, jakim stało się CB radio. Łącząc się ze sobą, rozmawiali nie tylko o tym, gdzie są korki i gdzie można dobrze zjeść, ale też o tym, jak upiększyć swoje ciężarówki.
I tak się zaczęło. Temat podchwycił Hollywood i w ten sposób pojawił się amerykański styl trackerski. Poza tym Stany Zjednoczone zawsze kojarzyły się z wolnością wykonywania zawodu kierowcy, który w dużej mierze pozostał taki do dziś. Na Master Tracku od samego początku, czyli 18 lat temu, zaczęły się pojawiać samochody amerykańskie. Były to najczęściej klasyczne ciągniki z silnikiem przed kabiną. Z tej przyczyny na zlocie Master Track zawsze można spotkać pojazdy amerykańskie. Wiele z nich występuje każdego roku, inne pojawiają się rzadziej, ale zawsze przyciągają widzów i zawsze są bohaterami tysięcy zdjęć. Samochody amerykańskie dorobiły się własnej kategorii nagród na zlocie Master Track. Poznajmy nagrodzonych w tym roku. Najlepszy pojazd amerykański do 7,5 tony to noszący numer 923 Ford Pietrasik. Najlepszy pojazd amerykański powyżej 7,5 tony to International AW z numerem 228. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Przy okazji informujemy, że każdy, kto chciał spełnić swoje marzenie jako kierowca ciężarówki, miał taką okazję właśnie na Master Tracku. A to za sprawą firmy Xperia Transport, która od lat zatrudnia i werbuje polskich kierowców i mechaników do pracy w USA. Zajmujemy się transportem towarów po Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek też poszukujemy dobrych polskich mechaników do naszej firmy. Już jesteśmy w sumie znani ze sponsorowania kierowców do Stanów Zjednoczonych. Kierowcy polscy bardzo dobrze się sprawdzają w Stanach, więc cóż, szukamy teraz dobrych, porządnych polskich mechaników. Czyli Polak potrafi, często wbrew temu, co sam o sobie myśli. Ale praca w Xperia Transport ma jeszcze kilka cennych zalet. Xperia ma polskie korzenie, to jest polska firma. Powstała w Stanach, już prawie 20 lat istnieje na rynku amerykańskim, tak, oczywiście. Zaczynaliśmy od jednego malutkiego tira, dzisiaj jesteśmy jedną z większych firm transportowych w Chicago. Dlaczego Polacy? No cóż, my Polacy jesteśmy solidni. Tak, staramy się, robimy dobrą pracę, staramy się, dbamy o sprzęt, więc cóż, szukamy naszych. Dodajmy do tego, że komunikacja w Xperia Transport odbywa się w dwóch językach, polskim i angielskim, a firma pomaga załatwić wszelkie formalności emigracyjne. O tych szczegółach można było twarzą w twarz porozmawiać na Master Tracku na stoisku firmy Xperia Transport. Po to właśnie tutaj przyjechaliśmy, żeby pobyć ze wszystkimi, żeby każdy z nas mógł nas poznać osobiście. Dużo kierowców zna mnie z telefonu, z maila. Jestem tutaj, żeby poznali mnie osobiście, żeby każdy mógł przyjść do nas, usiąść z nami, porozmawiać twarzą w twarz. Master Truck, no cóż, najlepsze miejsce, żeby się spotkać ze wszystkimi. Faktycznie, nie ma to jak spotkanie na żywo, zwłaszcza, że pracodawca jest daleko, a jego oferta atrakcyjna. Oferujemy dobrą, stabilną pracę w zgranym zespole. Oczywiście dobre zarobki dla mechaników. Jesteśmy stabilni. Dużo firm jest niestabilnych na rynku. My jesteśmy już od dawna na rynku. A wielu polskich pracowników szuka właśnie tego, stabilności zawodowo-zarobkowej. Mając to, można bardziej cieszyć się z życia, jak Mariusz. Co roku jestem na Master Trucku i co roku Master Truck jest piękniejszy. Jest coraz więcej trucków, coraz więcej wystawców. Naprawdę jest to impreza dla każdego. Ogromnie miło to słyszeć. Równie sympatycznie było, gdy na centralnym placu zlotu dało się usłyszeć doping w trakcie zespołowego przeciągania pojazdu. Ta dyscyplina zawsze, ale to zawsze może liczyć na wielu chętnych, jak i wsparcie zagrzewającej do walki publiczności. A po co ten samochód na środku? Jego zadaniem jest stabilizować dynamikę pojedynku. Gdyby go zabrakło, słabsi nie mieliby żadnych szans. Drużyny są przecież przypadkowe. Z drugiej strony przesłania on przeciwników, co korzystnie wpływa na morale. Od razu uprzedzamy podejrzenia, że znajdujący się za kierownicą kierowca ma wpływ na wyniki. To nieprawda. Jedyne, na co ma wpływ, ale nie zawsze z tego korzysta, to waga jego ciała. Reszta to walka z żelastwem i siłą przeciwników. Gratulujemy uczestnikom wygranym i przegranym za sam udział w tej zabawie. Proamerykańskie upodobania na Master Tracku można było także zobaczyć w przyodziewku wielu gości. Jedni chodzili w amerykańskich kapeluszach, inni w kowbojkach, a jeszcze inni w typowo amerykańskich... K.
kaskach. Ileś lat marzyłem o takim kasku. Marzyłem, powiem szczerze. No i udało się. 17 rok na Master Trucku, pierwszy raz w tym kasku. I to się nazywa zamiłowanie do amerykańskiego stylu. Ale wiadomo, najważniejsze są ciężarówki, także dla pań. Nawet jeśli traki są niedziewczyńskie. Dla mnie może nie dziewczyńskie, ale to jest moja pasja, po prostu kocham ciężarówki od małego. Jestem tutaj od pierwszego roku życia, przyjeżdżałam tutaj na zlot z dziadkiem. Jest mój 14 Master Truck i teraz przyjechaliśmy na 18 urodzin Master Trucka. Myślimy, że będzie się tutaj dużo działo. Pierwszy raz na 18, bo 18 Master Truck, pierwszy raz na 18 urodzinach. Polecam, zapraszam wszystkich. Innym też się podobało. Kocham po prostu tą atmosferę, dużo znajomych, dużo ludzi, fajne samochody. Ale dodajmy, nie tylko samochody. Jak na każdym Master Trucku i tym razem pojawiło się mnóstwo motocykli. One także są elementem kultury amerykańskiej. To ikona wolności. Zwłaszcza te przemierzające legendarną Route 66. Co ważne, prawdziwi motocykliści i trackerzy dobrze się rozumieją. Przyjechaliśmy podziwiać wszystkie tiry, wszystkich motocyklistów. Przyjechaliśmy całą ekipą z Gogolina i bardzo się cieszymy, że możemy tu być. I wbrew pozorom, motocykliści to ludzie stateczni i ceniący porządek. Także na zlocie. Organizacja mi się podoba, jest to bardzo fajnie zorganizowane, że w każdym kącie coś się dzieje. Jest coś dla dorosłych, jest coś dla dzieci, jest coś dla duszy, jest coś dla ciała. Wielu motocyklistom tak spodobał się zlot, że planują już obecność na kolejnym Master Trucku. Stwierdziłem, że przyjadę w piątek wieczór, sobota cały dzień i niedziela tak jak dzisiaj. Jeszcze od 8 lat już tu osobówką trochę wcześniej, a 3 lata już jestem, trzeci raz jestem już tym motorkiem. Także. Życzymy spełnienia tych planów. Bo są tu tacy, którzy nie ominęli ani jednego Master Trucka. Jesteśmy 18 raz na zlocie Master Trucka. Przyjeżdżamy, bawimy się, zawsze nam się tu podoba, dlatego, że jest dobra organizacja. Bardzo miło nam to słyszeć. To dzięki tej organizacji tak dobrze bawicie się na Master Trucku, a wystawcy pięknych ciężarówek zgarniają nagrody. Czas przedstawić kolejną trójkę nagrodzonych, czyli miejsca 19, 18 i 17. Nagrody Master Truck of the Show 2022 zdobyli DAF X-Men z numerem 50 z firmy Gosped, pozycja 19. Oczko wyżej znalazła się nosząca numer 26 Scania Święci z Bostonu z firmy Matras, a na 17 miejscu Scania No Name z firmy Baca z numerem 25 za szybą. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnień i nagród. Przy okazji dziękujemy też dealerowi marki Ford, firmie Chwaniński, za użyczenie samochodu, którym mogliśmy przewozić naszych zlotowych VIP-ów. Wybór tej marki nie był przypadkowy. Ma amerykańskie pochodzenie, a Chuck Norris czy Sylvester Stallone tylko w pojazdach Made in USA czują się dobrze i wyglądają godnie. Wyobrażacie sobie ich w innych samochodach niż amerykańskie? No, chyba tylko w przypadku, gdy chcą je zniszczyć. To mogą być o zupełnie innym rodowodzie. Jak sami widzicie, amerykańska motoryzacja ma rzesze fanów i nie można przejść obok niej obojętnie. Podobnie jak obok dobrej muzyki. Kończąc na dziś, zapraszamy na zlotowy koncert. Do zobaczenia! Raz przy pełnym takielonku biorę stery, trzymam kurs na wiatr. Jest tak jak przy pierwszym pocałunku, w ustach sól, gorącej wody smak. Och, 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 przechyły i przechyły. Och, 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 za falą fala mnie. Och, 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 trzymajcie się dziewczyny. Ale wiatr ósemka chyba wie. Zrób przecież tak, okej, zaraz zrobię. Słyszę jak kapitan cicho gnie. Gubię wiatr i zamiast niego ciomem, to on mnie od tyłu kumple w śmiech. Ho, ho, ho,
przechyły i przechyły. No ho ho, zapalą walangię. No ho ho, trzymajcie się dziewczyny. Damy wiatr, ósemka chyba mnie. Tam za burtę wychylony, tu naprawdę się nie masz czego śmiać. Lepiej siedź i cicho proś puzona, żeby coś nie spadło ci na kark. O ho ho, przechyły i przechyły. O ho ho, za falą walangię. O ho ho, trzymajcie się dziewczyny. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.